Tell me how to be closer to ya. Tell me how and I'll do it, babe. Cause I just wanna make you feel what do about ya. So just tell me how. Dzień dobry kochani, a dzisiaj pokażę wam dwie odsłony makijażu karnawałowego, a moją modelką będzie tradycyjnie Coco Collection. I jak widzicie, jestem bez makijażu, także od razu zabieramy się do roboty. Kochani, pierwszy makijaż już jest wykonany, jest to makijaż Glow, wersja dla Anity, która wygląda naprawdę zjawiskowo, ale Glow to nie oznacza, że naprawdę jest minimalistycznie, ponieważ tutaj dużo produktów się pojawiło i chodzi o to, żeby ten makijaż przetrwał całą noc, żeby nie było zbędnego wyświetlenia skóry, tylko rzeczywiście, żeby ten blask, ta satyna, którą teraz widzicie, była zachowana przez wiele, wiele godzin. Ale też ten make-up nie jest taki mega intensywny, bo oko jest subtelne, usta są subtelne, no i przepięknie wyrównane kolory na skórze. I tutaj zastosowałem modelowanie trzema elementami, za pomocą rozświetlacza, różu i bronzera. Tak, chcieliśmy jeszcze dodać, że triki takie na to, żeby makijaż utrzymał się przez całą noc, zobaczycie w filmiku, który wam tutaj na górze podlinkuję. I tam Paweł dokładnie opowiada o tym, jaki podkład, jaki puder, na co zwracać uwagę. A teraz pokażemy wam, jak Paweł wykonał ten oto piękny makijaż. Kochani, a teraz pokażę wam, jak wykonać taki makijaż przy użyciu dosłownie kilku produktów, tak żeby przejść z tego makijażu Glow, który wcześniej widzieliście, w taki makijaż, który ma właśnie Anita na oku. Naprawdę wiele nie potrzebujecie, to jest tylko wzmocnienie, a wygląda się naprawdę zjawiskowo. You're the only reason.